Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Tym razem witam wszystkich panów. Ja wiem, że jesteście tutaj w mniejszości, drodzy panowie, ale wiem też, że jednak tutaj jesteście obecni, więc z okazji waszego święta, które przypadnie 10 marca, z okazji Dnia Mężczyzny, przygotowałam dla was również podobną zabawę, jak panie otrzymały. Jeżeli obejrzeliście panowie filmik dla pań, no to wiecie, na czym ta zabawa polega. A jeżeli nie, to na szybciutko wytłumaczę. Macie przed sobą trzy karty, ich kolejność, ich sekwencja jest oczywiście ważna i cała zabawa polega na tym, aby na podstawie tych trzech kart ułożyć jakąś zgrabną historię. Oczywiście dobrze by było, gdybyście nie kierowali się takimi książkowymi znaczeniami poszczególnych kart, które są bardzo łatwo dostępne w internecie i każdy może je łatwo znaleźć, tylko po prostu postarali się troszeczkę wyczuć te karty. Co to znaczy? No, kierujcie się swoją intuicją. Spoglądając na daną kartę, już możecie mieć jakieś wrażenia, odczucia, może wam się to z czymś skojarzyć. I tutaj chodziłoby mi o taką króciutką, kilkuzdaniową historyjkę na podstawie właśnie tych przedstawionych kart. Czyli ona musi zachowywać tutaj jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Odpowiednia kolejność kart też jest bardzo istotna. Możecie przywiązywać wagę do szczegółów istotnych na karcie, gdzieś tam widocznych w tle nawet. Możecie bardzo, bardzo daleko pójść ze swoją wyobraźnią. Powiedziałabym, im bardziej odjechane pomysły, im bardziej kreatywne, tym bardziej przeze mnie cenione. Liczy się tutaj bowiem kreatywność i oryginalność. I drodzy panowie, oczywiście w nagrodę dla tego pana, który przygotuje tutaj najciekawszą, najbardziej oryginalną historię, będzie darmowa odpowiedź na wasze jedno pytanie, czyli warto po prostu tutaj zawalczyć. Możecie zostawiać komentarze pod tym filmem, z tą waszą historią, możecie również wysyłać mi drogą mailową. Z tym, że jeżeli wysyłacie drogą mailową, bardzo bym prosiła również o jedno zdanie, w którym wyrazicie zgodę na odczytanie waszej historii na forum, na kanale, jeżeli wasza historia po prostu okaże się tą zwycięską. Także moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie do wzięcia udziału w zabawie, abyście mieli troszeczkę czasu na zastanowienie się, na przemyślenie tutaj tych kwestii. Powiedzmy, że będzie czas do opisywania swoich historii aż do 10 marca, czyli do Dnia Mężczyzny, do godziny 12 w południe. I do tego czasu czekam oczywiście na wasze historie. Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w zabawie. Nie wiem co prawda jaki będzie odzew, dlatego że no, też nie jestem w stanie realnie ocenić ilu tutaj panów jest na kanale, bo też nie wszyscy się udzielają oczywiście. No ale może przynajmniej kilku panów zdecyduje się wziąć udział w naszej zabawie. Bardzo gorąco zachęcam, czekam na wasze historie z niecierpliwością, bardzo chętnie je poczytam. Chyba powiedziałam wszystko. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś ewentualnie pytania, to bardzo proszę do mnie kierować maile i będę wszystko wyjaśniała, ale myślę, że jest to zrozumiałe. Także pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i czekam na wasze historie. Do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy.